Hej, ho, witam was wszystkich. The Hunter Call of the Wild. Przyszła chwila wolnego czasu. Może coś postrzelamy. Może coś postrzelamy. Jesteśmy, jak pamiętamy, na sawannie. Savanna Rules. Witam serdecznie ponownie. Jedziemy, jedziemy z koksiorem. Dziennik misji. Uważaj na sidła. Uważaj na sidła. No i musimy obozowisko kłusowników tam wyharatać. 568 metrów, świetnie, bo znaczniki weszły do gry. W Europie ich nie było. To jest świetne, ponieważ pozwala nam dokładnie przyjrzeć się misji i nie wiedzieć, gdzie jest, gdzie się znajduje, a nie męczyć się gdzieś niepotrzebnie, szukając i stawiając te znaczki, takie znaczniki, które mamy do stawiania na punkcie, jako punkty GPS. Pójdziemy, zobaczymy, co nas tam czeka. Jak słychać, chyba raczej damy stówkę. Coś cicho na tej sawannie jest, mniej zwierząt, mniej ptaków. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze słychać, nigdy nie wiem, jeśli... Dajcie mi znać, jak tam odczuwacie te filmiki. 70 metrów mamy z tego miejsca, pójdziemy sobie, bo... O. Skocznik antylopi. Dobra, wrócimy tu zaraz. Jak już tu jesteśmy tak blisko, to już sobie... Ten element terenu odkryjemy. Jakiś kurhanik przy oazie. Nie chcę za bardzo biegać, chociaż jakiejś specjalnej różnicy nie robi. Holendrzy mówią na te kamienne formacje kopies, co znaczy mała głowa. Okej. Okay. No i fajnie, no. Kto chciał, sobie przeczytał. Może weźmiemy sobie, a nie, może nawet nie lornetkę, tylko aparacik. Thank you very much for information, man. No my idziemy teraz tu przez chaszcze, przez gąszcze i mamy zamiar dojść w miejsca, gdzie kłusownicy rozłożyli sidła. A przy okazji oczywiście rozejrzymy się za jakimś animalsem. Siedemdziesiąt trzy metry do tropów, które tam ten pan dziadzio nam zasugerował. A dziadek jest w porządku. Chce dobrze dla parku, więc mu pomożemy. O! Ja nie wiem, czy to był jakiś ptak, czy to było jakieś nawoływanie czyjeś. Ten skocznik gdzieś tutaj był, nie? Stąd go gdzieś było słychać. Chyba że umknął, czmychnął czym prędzej. Może zobaczył błysk lufy. O, tutaj szedł. Na to wygląda. Łapiemy go, idąc po sidła? Czy nie? Dużo ich tu było. Dużo ich tu było. Lecz na tropach się skończyło. Nie wiem, zobaczymy. No. Skocznik antylopi biegnie. One poszły tutaj pewnie za tą... Chociaż różnie to ze skocznikami bywa. One lubią w takich zagajnikach siedzieć. I być może uda nam się zaraz jakiegoś ustrzelić. Powinny zachowywać się jakoś tak...
zaniepokojone powinny być. I się odezwać, no chyba, że już są dawno za zagajnikiem. Tak z tym aparatem sobie łażę. Nie wiem, wstać? Wstanę, pójdę. Wiecie co? Kurczę, no gościu, co ty co? Dobra. W tamtym kierunku się udały. O gad. Tu jest guziec, kurczę, może być niebezpieczny. Ją się boja. Ją się boja, ją wam mówia. Z guzcem nie ma żartów, tak samo jak i z dzikiem. Z dzikiem ostatnio mieliśmy spotkanie w Europie, ale... A, dostał czopka i troszeczkę zaniepokojony uciekł i w krzaczkach poległ. Tutaj jest, kurczę, po tych kamieniach się czołgać, ja wam mówię, normalnie aż mi klata boli. Nie mówiąc o tym, że scheratane łokcie mam. Mniejsza o to, nie słychać nas w ogóle praktycznie, nie widać nas także. Idziemy do guźca, spotkać się z guźcem. Na guźca to ja chyba muszę przygotować sobie 2.7.0 i to zrobimy także bez lunety. Może być bardzo ciekawie, bo on tu jest bardzo, bardzo bliziutko. Podobnie jak tamten dzikor, który nas tak nawoływał, nawoływał i nagle się pojawił na wzgórzu. Nie widział mnie po prostu, bo byłem troszkę niżej. Znaczy on był w zasadzie troszkę niżej. I tak wyszło, że się zobaczyliśmy w ostatniej chwili, tuż przed czopkiem. Guziec! Zobaczę, jak co mam w ekwipunku. Drapieżniki to nie, kudu nie, wołanie akcji, czytal i ogólny skocznik antylopi gnu. No, bo na dzika też nie mieliśmy przecież babika jeszcze. Teraz sobie przypomniałem, że albo jest drogi. Chyba po 6 tysięcy kosztują. Nie no, jeleń kanadyjski czy szlachetny to chyba jeszcze więcej potrafi kosztować. Może nie mamy odpowiednich punktów na to, żeby kupić sobie dla wabik na guźca. O. Ale tu kolorowo, pięknie. Zobaczcie, oaza w sam raz dla guźca i dla skoczników. Nie, to były skoczniki z pewnością, na pewno nie guziec. Pobiegły w drugą stronę. Nie no, był tak blisko, gościu. Ja mógłbym się porozglądać troszeczkę w ten sposób. Może by się go gdzieś dojrzało. No wiecie co? Co za klimat. Tam mamy jakąś strefę żerowania. Zobaczmy, czy antylopich, czy guźców. O kurczę, jest guziec. Jest guziec. Czy my mu zrobimy krzywdę? Kurczę, co jest? Coś mi myszka zaczyna szwankować. Chyba trzeba się zaopatrzyć w nową. Guziec, czy ty mi nie zrobisz nic? Nie no. Bez wabików trafić na guziora i strzelić go, kurczę, za pierwszym zamachem. To jest piękna sytuacja. Jak ja go trafiłem, jestem strasznie ciekaw. Czy udało się to zrobić w serducho? Możliwe, że tak, ale był, no, był moim zdaniem dorodny, kurde, no. Te kły z przodu miał dosyć solidne. Dobrze, że nie było matki tutaj żadnej. No i dobrze, że nie ma oczywiście młodych, no. Wątpię, żeby to wprowadzali, bo durni gracze będą pewnie strzelać do dzieci. A czasem przydałoby się dla samej fotografii. A mogliby zrobić tak, że wprowadziliby na przykład matkę z dziećmi. Matka by była bardziej agresywna. Mówię w przypadku może nie każdego gatunku, ale tych takich najbardziej, wiadomo, niepłochliwych.
to mogliby zrobić coś takiego, że wprowadziliby rzeczywiście takie rodzinki. To byłoby popatrzeć, można by było porobić fotografie na przykład ciekawe, ale na przykład nie można byłoby ustrzelić takiego zwierzaka w żadnym wypadku. Każdy nabój byłby zmarnowany, nie byłoby żadnych odniesionych ran i tak dalej, ale to byłoby bardzo sympatyczne. Zobaczcie taką rodzinkę. Co my tu mamy? Obszar bytowania, guzica Wherever you zwyczajnego. find a water hole, Ngalavenova, that's a friend the warthog won't be far. O proszę. Warthog heads around here are getting crowded. That puts a lot of strain on the water supply in a reserve where water is not always abundant. Czyli guzice bad. Bad guys. O, patrzcie, 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 patrzcie. Widzieliście to? Leciał kolejny. A nie, tam jest. Tam jest oryks południowy. No nie, no, w kręgosłupu nie strzelę. Ale może uda nam się oryksa ustrzelić. Aj, gościu. Oryksa jest ciężko ustrzelić. Mi się bardzo często zdarzało. Znaczy bardzo często. Ile razy strzelałem do oryksów właśnie z 270? Po prostu zranić tylko. Nie wiem, czy on tam będzie leżał. Pójdziemy zaraz sprawdzić. Ekstra. Ekstra polowanko. Nie wiedziałem, że kręci się tu tyle zwierzaków. Po śladach zresztą widać. Potwierdź zdobycz. Patrzcie, jaki kieł. Czwórka, jest złotko, tysiaczek wpada, serce jest, serce, no i płuca zniszczone, czy jeszcze lewa kość ramienna, z polimerowym 270, kolejne upolowania 0%, kurczę, mielibyśmy ponad 900 punktów za to, gdyby nie to, kogo my tam ominęliśmy, czy my, kurczę, trafiliśmy tamtego szakala w ostatnim odcinku, ech. Do niczego. Teraz trzeba będzie budować tą. Ale no 900 punktów prawie, no. To było tak blisko diamentu. Od 940 kilku punktów chyba jest diament, jeśli się nie mylę. Nie chciałbym też wpuszczać was w balona, robić balona, ale chyba od 940 punktów jest już diament. Czyli gdyby to nie było 0% tam. Nie no, diamenta za czwórkę, guźca. On chyba nie jest w hierarchii czwórką, tylko piątką. Mapa. No gdzieś tutaj mniej więcej środek tego drugiego okręgu. Czyli w dobrym kierunku idę. Tam gdzieś oberwał ten oryks południowy. Ja nie chcę tu za bardzo szaleć, latać, bo być może tu jeszcze coś się spotka. Lepiej być cicho. Bo nawet jeśli coś zostało spłoszone, to pewnie przyjdzie w te rejony. Ja chyba sobie włączę aparat. To jest fajne dość przybliżenie. Dzięki niemu właśnie zobaczyłem tego guźca. Prędzej niż gołym okiem bym zobaczył, bo kurczę, tutaj. Za nami cisza. Co z oryksem? Bo później pójdziemy od razu. Leży. Wow. No nieźle, nieźle. Czyli polowanko udane. I chyba tu już nikogo nie będzie. Bo mogłyby się odzywać chociaż co jakiś czas, jakiś zew godowy, coś w tym stylu, żebym wiedział o ich obecności. Dobra, czyli mamy już skoczka, mamy guźca i mamy oryksa. Oryksa ślady. Widoku, przepraszam, no ale cóż.
Taka historia. Czy to są twoje ślady? Jeśli twoje, to może o oryksach coś nam dziadek powie? Nie, to jest skocznik. I tu wszędzie jest skocznik. A ty, man, skąd się pojawiłeś? Stamtąd? Tu gdzieś oberwałeś? A, tu oberwałeś. Czyli to są twoje ślady? Nie uciekł daleko. No, posłuchajmy. This chitele, you call it the gemsbok or South African oryx, is a major target for hunters and poachers. Their horns fetch a deluxe price. Despite that threat, they've lost so many natural predators, their population is booming at an unsustainable rate. Żyje w dużych mieszanych stadach i prowadzi wędrowne życie, rzadko przybywając na jednym terytorium. A no tak, będziemy spotykać na pewno tutaj na sawannie stada oryksów i to niemałe. Znaczy małe w porównaniu do gnu. No i kolejne opolowania, mamy 40% przez to. No, gdyby było 100, to byśmy może mieli kolejne złoto. Ciało, dolna część karku, lewa kość ramienna. Szybko umarł. Aha, no tak. Dolna część karku. Tak dostał, że 1330 za samca bardzo łatwego. Nie mogę. Ale kapusta. Dobra, idziemy. Idziemy sobie. 440 metrów mamy do miejsca. Ale powiem wam, że ten odcinek, kurczę, zaczął się naprawdę super. Niby zaczajka, niby zaczajka. Tu jeden strzał, drugi strzał. Jak tam Hunt Club? Proszę. The Weekly Harvest. 2500 zbieramy. Patrzcie na to. 2,5 kloca. Quick kill. 23 godziny, 50 minut jeszcze zostało. Trzy zwierzaki musiały być jeszcze zabite. Żeby dostać ponowne 2,5. 6000 mamy. Gites. To mnie cieszy. Dopiero było 0. Bo kupiliśmy pociski i sztucer. Patrzcie, mamy 7 mm sztucer przy sobie, a no niestety nie jest wykorzystywany. Gdybym został w Europie popolować troszkę na żubry, ale do Europy jeszcze wrócimy. Tyle tych odcinków już było z tej Europy, że cieszy mnie to, że jesteśmy troszeczkę w innym w zdecydowanie innym rezerwacie. Bo możemy popodziwiać różne inne rzeczy, możemy inne miniaturki porobić. O, możemy inne miniaturki porobić sobie do fotografii tutaj oczywiście i miniaturki z tego zrobić. O. Jesteście gdzieś tam, skocznik? O, oryks! O kurczę, daleko jest. 400 metrów. Nie, nie będę strzelał. To by było czyste szaleństwo. Nie, nie będę strzelał, bo ja zrobię mu tylko po prostu krzywdę. Nawet jeśli trafię, na pewno nie zabiję go z tej odległości. Ale dobra, możemy się troszeczkę... A, w zasadzie. Pójdźmy szybciej. Skoczniki tu są? Gdzie tu są skoczniczki? Przepraszam cię bardzo. Może byśmy jakiegoś kropnęli? A jesteś. Tu idziemy albo na oryksa, albo na skocznika, co? Aj, kurde, trawisko! Nie, bo teraz się troszeczkę obniżamy. No nie! No nie mogę. Widzieliście to? On chyba mi to robi na złość. Nie. O Boże, on mnie stresuje. Oryks ucieka. Nie, nie ucieka.
O, leży tam skocznik, dobra. Idziemy po niego. Będzie 100%. No ale przynajmniej upolowanie będziemy mieli też do ten 60% w tym momencie. Nie wiem, czy po 20 rośnie, czy... Przed chwilą było 40%, chyba po 20 za każde zwierzę. To 5 zwierząt muszę zabić, kurczę, ze stratą punktów. Troszeczkę lipa. Do tego oryksika to my zaraz tam wrócimy. 1300 drogą nie chodzi. Chyba, że... Nie, to jest daleko. Ponad 300 metrów to. Gdzie my go trafiliśmy? Jestem ciekaw. Szybko padł. Ile to było metrów? 100? Może? Za chwileczkę się przekonamy. Bo tu biedactwo leży. O, krwawienie było spore. Czyli... Ale może być 99% przykład tylko. I wtedy... Siema, sorki, ale niestety tak to bywa. Nie, jest 100% i 80 już mamy tutaj. 809 punktów, znowu złoto. Patrzcie, no kurczę. Co to dzisiaj się dzieje? Dobra. Tam jesteś, panie Oryksie. To po prostu przeszedłeś sobie kawałeczek drogi. Ale tam... Ja wam jeszcze nie wspominałem, znaczy no tam wspominałem chyba w drugim czy trzecim odcinku, który nagrywałem, że na sawannie jest lew. Jest lew, jest lwica i jest naprawdę... Potrafi być, kurczę, niemiło. On jest tak na wprost mnie. Czy ja mógłbym, kurczę, stąd przywalić? No bo jestem na tak otwartym terenie, że ja nie, po prostu nie mam szans, żeby go podejść. Nie mam wabików na Oryksa. A mam chyba wabiki na Oryksa? Zaraz sprawdzę. Normalnie nie pamiętam. Ekstra. I teraz tak. Ekwipunek, szybciutko. Ryś, szakal, pierdoły, dobra, kalibu Oryx. Grzechotka rogowa jest na Oryxa. Genial. Tam coś białego majaczy w oddali. Czy gościu to słyszał? Może i słyszał. Jest dużo, dużo pod wiatr, więc powinien troszeczkę ogłupieć. No i znowu myszka, no. No kurczę. Strzelać, nie strzelać, on chyba nie reaguje. Na tą moją grzechotkę, a dosyć daleko jest do następnych krzaków. Dobra, nie, no podejdziemy sobie do tych krzaków. Widać nas jak byk. Ale będziemy cały czas kontrolowali sytuację. Bo być może pan Oryx jest zbyt daleko, żeby słyszeć tą grzechotkę. Jeśli to jest powiedzmy ponad 300 metrów, no to już nie bardzo. Grzechotkę mamy w ręce? Nie, nie mamy grzechotki w ręce. Już jej szukamy. To są dość wysokie krzaki. Chyba się mi uda w nich schować. Na kucaka, że tak powiem. Wyglądały z tej perspektywy, gdzie tam byłem wcześniej, że nie są zbyt wysokie, ale jest okej. Okay. Hey, yo, Oryx! Come on. Let's take a bullet. I popatrzcie. Wiadomo, że silnik graficzny renderuje te rzeczy, które jakiś o tym opowiadałem, że renderuje. O tam nie ma już renderingu sceny.
Dlatego, że no, wiadomo, że obciążałoby to procesor. Rzeczy, które są w takiej odległości, już nie ma sensu ich renderować, ale zbliżyliśmy się tutaj, gdzie wcześniej na pozór było dość gładko. No i jesteśmy w krzaczorach. Oryx się odezwał. Aj, kurczę, co ja z tym. Się zrobiło tych krzaczorów więcej trochę. Może ja bym nawet się mógł zbliżyć. Ale się porobiło. A co miałem z 300 metrów do niego strzelać? Znowu miks. Patrzcie, patrzcie, przy kucaniu coś się dzieje z aparatem. Tak, jakbym sobie z aparatem nie mógł przykucnąć. Bug. Czy trzeba autorom gry przekazać informacje na ten temat? Bo to troszkę lipnie wygląda. Dobra, tam jest skocznik. I tam. Skocznik mnie interesuje. Mnie interesuje ten Oryx. Ja oczywiście nie będę wycinał tych fragmentów, tych filmów. To się tak długo renderuje. Ja mam i piątkę procesor, także. O, jak słońce fajnie widać, że chmury gdzieś tam. Tu jest ciemniej, tam jest jaśniej. Ekstra, ekstra to widać. Widzicie? Kurczę, tu jest zacienione miejsce, a tam słońce świeci. Mr. Oryx! Hello! Żeby on mnie też w jaja nie zrobił, gdzieś sobie ten po prostu bokiem nie przeszedł, nie? No to był dopiero numer. Ile on może do mnie jeszcze mieć? 200 metrów? Nie wiem, czy na tego kucaka, kurczę, przebyłem stówę. To chyba on. Chyba Oryx z tego lasu. Ale tam faluje to powietrze od gorąca, widzicie? Na horyzoncie. Teraz. On jest tutaj tak blisko gdzieś. Dwa siedem zero w łapę. Nie bym chciał zbadać te ślady, żebym wiedział, w którym on kierunku poszedł, ale wydaje mi się, że gdzieś jest tam. Oj, czyli nie będzie chyba premii za ustrzelenie na 100%.
Ale się kurczę nastawił. Leci tam, leci! Czy ja mógłbym poprawić? Nie, no chyba nie. Ale widzicie? O tym właśnie mówiłem. Oryksy są kurcze, mega wytrzymałe. I broń 2.7.0. W żywotny organ oberwał, pięknie, w płuca pewnie, teraz się wykrwawia. Niedobrze, niedobrze. Najważniejsze jest to, że się udało ustrzelić, że jest już za nami. Tutaj sobie tylko odkryjemy miejsca, w których te oryksiki chyba żerują. Warto mieć takie na mapie odkryte pozycje. A to skocznik antylopi akurat. No ale okej. Czy tam nad wodą coś nas czeka? Martwy oryks. Chyba w tamtym miejscu. A tu białe takie, co kobry? Kobry? Chyba nie. Dobra, dobry numer, kobry. Dobra, lecimy, nie ma co. Hej ho, przez lasek lecim se. Czy w zasadzie przez sawannę? Oryks południowy. A to ten chyba, co wcześniej sobie dreptał, szedł. A później niestety dostał. Nie będzie 100%, szkoda. Szkoda, bo można było. A, bo to są te sidła chyba, co? Zastawione. 179 metrów tam mam, a widać je jak na dłoni. Dobra, nieważne, spoko. Ja sobie myślę, kobry z daleka, no. Takie stojące do góry. Bez ruchu. Ale kobry na sawannie raczej nie. Może jakieś grzechotniki. No ja wam powiem szczerze, tutaj ambonkę mieć nad takim stawikiem, gdzie przychodzą do wodopoju, to jest coś. Ale na tą chwilę nie potrzeba nam wydawać na to kasy, bo możemy spacerować przecież po tym rezerwacie sobie na spokojnie. Jak widzicie, kłada też bardzo rzadko używam. Nie, chcę, żeby tam chachmęcił, szeleścił. Zawsze miło popodziwiać te wszystkie tereny tutaj. No oryksik, tutaj biegłeś gdzieś. I krew ci leciała, nie wiem z czego, się okaże jak cię dopadniemy. Chyba tam w krzaczorach leżałeś, tak jak widziałem, troszeczkę. O, jesteśmy na obozowisku kłusowników. I mamy pierwsze sidła. Ten oryks chyba gdzieś tu biegł, ale ja nie widzę, kurczę, krwi w ogóle. Jest, dobra, jest krew. Ale my zaliczamy zadania. Cyk. There you go. Saving the savannah. One good deed at a time. Ratuję sawannę swoimi uczynkami. Tempo krwawienia bardzo małe, czyli zobaczcie, jaki on jest gruboskórny. Trzeba mu solidnie przywalić, to z bliska dostał. Zależy właśnie gdzie. Zależy właśnie gdzie i trzeba będzie to zaraz zweryfikować, jak on tam ma serce dokładnie ułożone, bo to jest twardziel, jak nie wiem. No właśnie, ratujemy zwierzęta przed kłusownikami, a sami do nich strzelamy. No ale tak jak mówił dziadek, leży oryksik. Tak jak dziadek wspominał, że niektóre gatunki po prostu trzeba. Siema oryks, przepraszam, aż zero za szybką śmierć, ale kolejne upolowanie już wzrosły do 100%. 1300, bardzo łatwy, 1300. Do, ja pierdolę, no pięknie, no. A tam kto? Dajemy, zobaczymy. A ja myślę, że... Aha, bo tam te trzecie sidła jeszcze trzeba by gdzieś wykombinować. Nie wiem, czy one będą nam tutaj pomagały. Znaczy, pomagały w sensie, że są ustawione jedno za drugim. I zaraz znajdziemy... O, są. Kurczę, to by były te trzecie, ja nie wiem, czy są trzy czy cztery.
Ale jeśli to byłaby misja zakończona, no to fenomeno, no. Byłoby fenomeno. With Jest. so many good deeds, the animals are going to like you. I can tell. Zwierzęta już mnie lubią. That's just a taste of the warden's work here in the Vusha. There are other regions to explore. But if you want to stay here, make yourself useful. Check your mission log for assignments. Oh yeah, 1000, nagroda pieniężna. O, i tam mamy zadanie. If you'd rather continue exploring Boronga, head to my wishing tree, marked on your map. There's something important you must do before we go much further. Drzewo życia jest niestety 366 metrów od nas. Ja za niedługo będę musiał kończyć odcinek. I niestety nie mam ze sobą namiotu. No, to jest ból. Powinienem, kurczę, o tym pamiętać. Chyba zrezygnuję z tego sztucera na szakala. A w zasadzie to może i bym... Ciekawe, czy z 7 mm, jakbym strzelił do tego, do Oryxa, czy by mi to zapromowało jako 100%. Bo on by zginął od razu. Facing this reserve go beyond poachers and aging wardens. There are bad spirits, Iloko, bringing mischief and misfortune. They only come because our ancestors are so angry with the state of this place. We need to make an effort to appease them. I am so sorry. To tylko informacja o tym, że zaraz ma się... O, kudu mamy! A do kudu strzelamy z 2-4-3. No i tak mamy kudu, że znowu postrzał. Kurczę, no. Kurczę. Ale dobra, do drzewa życia nie dojdziemy dzisiaj. Zaraz pozbieramy kudu. I baje, koniec, koniec. Tak, ja to dwa pierwsze zwierzaki, kurczę, ustrzeliłem na ten, na prawie złoto, na złoto. Znaczy, no, z trzech pierwszych dwa złote. A tu, kurczę, nie mogę sobie z takim kudu poradzić. Leży. Dobra. Czyli na wschodnich połaciach Afryki się kudu gromadzi. Już od dziadka się dowiedzieliśmy. Ale to samiczka, niestety. Chyba zbyt dużo nie będzie. Lewe płuco, prawe płuco. Jest 100% wszystko. Brąz 1000. 1000! Co mnie tam jeszcze nawołuje? Ile tu tych zwierzaków jest? Przecież ja mam ekwipunek, babiki, kud małe, grzewotka rogowa, to samo. A więc jedziemy z koksem. Ojeju, co za krzaczory, no. Wchodź tutaj. To będzie ostatni strzał tego odcinka, jeśli będzie. Wykonany. Odpowiednio. A jeśli będzie wykonany odpowiednio, to 2,5 klocka nas jeszcze czeka chyba. Za zwierzęta upolowane na 100%. Gdzie ono jest? No zlituj się, kudu. Kudu?
Jest, idzie, idzie, idzie. Ale ekstra. Czy my wykonamy fotografię kudu? No ale samiec mnie wołał, a tu przyszła samiczka, no. Ale jest bliziutko, co? O, następne! Kurczę mole, następne tam było! I to był może ten samiec. Ty, nawołuję jeszcze raz. Może odcinek będzie 5 minut dłuższy. Weź się gościu schowaj. Przyjdziesz, nie przyjdziesz? To tak oberwało, że powinno być 100%. Widzę, ta plama jest dosyć duża. Czy myślicie, że było na tyle wystraszone, że po prostu uciekło? Czy jak? Kurczę, to był samiec. Za samiczkę dostaliśmy 9 stów, prawie 1000. Droższe są te zwierzęta tutaj na sawannie. Czyli mieliśmy okazję widzieć już szakala, mieliśmy okazję widzieć guźca, mieliśmy okazję widzieć kudu, oryksa i skocznika antylopiego. Ale z czymś takim jak kurczę bawół afrykański albo lew jeszcze nie mieliśmy okazji się spotkać. Dobra, kudu, ja już cię chrzanię. Mogę co najwyżej pójść kawałeczek w tym kierunku, w którym uciekałeś. Jak na złość idzie, no. Znaczy jak na złość, nie jestem przygotowany, nie jestem w kraka. Jest, 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 jest. Dobrze, że mnie nie widać. No, na pewno.
Ten samczyk? Samczyk. No i... No jak się zbagował? O kurczę, ale dałem lipę. Dobra, nieważne, to jest koniec odcinka. Już zbieramy trofea. I to jedno kudu leży tam, a drugie będzie leżało, myślę, też bardzo szybciutko. To były strzały z bliskiej odległości. Leżą dwa obok siebie. Jeden tutaj, drugi tam. No i tak... No i tak to się skończyło. Po 100% upolowań. Dobrze, że się nie męczyły. Nie były co prawda od razu. 100%, 100% brąz. 970, znowu 1000. Kurczę, mamy już ile tej kapusty tutaj? 10999. No i jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Ty już jesteś samczyk. Ile będzie dla ciebie kapusty? No masz wykręcone rogi, ale chyba nie jeszcze... Jakoś specjalnie duże. Trójeczka, bardzo łatwy. Srebro, pięknie. No i 1000, tak samo jak i prawe płuco ciało. Jak ja w niego tu strzelałem, no. No tak to serce minęło kawałeczek tylko. Tutaj, za łopatką trzeba strzelać. Bo od przodu... No jak jest blisko, to 10 metrów niecałe był u mnie. Mam fajne fotki z kudu. No i niestety, nie będę szedł sam z tego domku, bo muszę kończyć nagrywkę. Tutaj, z tego miejsca, pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. I serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka. Do usłyszenia.